wszystkim, cześć! Wybacz mi. Czy możesz się przedstawić? Nazywam się Andrzej. Andrzej. Przyjeżdżam tutaj co roku. Fajne są klimaty, ludzie super. Mam żonę. No i w ogóle muzyka i przyjeżdża się głównie dla właśnie strojów i ludzi. Klimatów tutaj. Ale o co w ogóle chodzi w tej imprezie? Wszyscy są ubrani na czarno, prawda? Dlaczego właśnie na czarno? No bo to są goci. Aha. Goty to jest związane z takim subkulturą, ale to proszę nie łączyć z satanizmem ani niczym tam, nie? A taką maskę to gdzie się kupuje? Maskę? Samemu się robi. Samemu się robi, tak? A zdejmiesz okulary i maskę, żebyśmy zobaczyli? Maska, okulary 20 zł, maska 25. Aha. No. I co ty chcesz w ten sposób wyrazić? Ja wyrażam w ten sposób, że lubię tą muzykę goth i proste, nie? Okej. Okay. No. Dziękuję wszystkim, powodzenia, miłego dnia. Dziękujemy. Cześć. Cześć. Ja mam na imię Jacek, a ty? Michalina. Michalina, a ty? Ania. Cześć Ania, cześć Michalina. Powiedzcie mi, o co chodzi tutaj w tym wszystkim? Jesteśmy w Bolkowie w tej chwili i jest jakaś impreza. Dlaczego wszyscy jesteście na czarno ubrani? Jest to impreza w klimacie gotyckim, można byłoby tak to określić. Dark Independent. Tak, to jest festiwal Dark Independent. Tutaj chodzi o zrzeszenie ludzi, którzy słuchają różnego typu muzyki, począwszy właśnie od na przykład gotyckiego roku, po jakieś industrialne momenty i w tym momencie po prostu zrzeszamy tutaj grupę ludzi. Też dużo osób w klimatach metalowych tutaj przyjeżdża. Po prostu to jest duża zbieranina różnych ludzi, ale wszyscy się tutaj świetnie bawimy. Czyli ogólnie chodzi o muzykę. Chodzi o muzykę, ale chodzi też o miejsce, w którym możemy poczuć się bardzo swobodnie i w którym nie spotykamy się z żadną dyskryminacją, mimo że wyglądamy dosyć odmiennie jak na standardy w społeczeństwie. Właśnie o to chciałem zapytać, bo mówicie o muzyce. Wydawałoby się, że muzyki wystarczy słuchać, a wy się jeszcze przebieracie do tego. Pięknie to wygląda, ale jaka jest idea za tym? To jest, w moim przypadku, to jest wyrażanie tego, co chciałabym jakby robić ze sobą codziennie. Trochę wchodzi jakby artyzm, wyrażam się artystycznie w ten sposób, robiąc te makijaże i stylizacje. I dla mnie to jest ściśle powiązane właśnie z tą muzyką, z tym klimatem. Po prostu tak jakoś wyszło. A w twoim przypadku? W moim przypadku głównie inwencja twórcza. Bardzo mi się to podoba, czuję się w tym najlepiej. Słucham właśnie różnych gatunków muzyki, ale jednak ten styl do mnie przemawia. Czuję się po prostu w tym najlepiej. Wspomniałeś o dyskryminacji. Dyskryminacja kojarzy się raczej z jakimiś odmiennościami seksualnymi, czy z rasami, a w tym przypadku? Cóż tutaj dyskryminować? W tym przypadku chodzi o to, że jeżeli wygląda się trochę odmiennie, można mieć na przykład problem ze znalezieniem pracy. Ja go nie miałam, ale wiem, że osoby, które są wytatuowane, które wyglądają trochę inaczej niż ludzie przywykli do tego, mają po prostu problem. Jeżeli na to samo stanowisko aplikuje osoba o podobnych umiejętnościach, ale wygląda normalnie, to ona zostanie wzięta do tej pracy. Ale mi się wydaje... Również w innych sferach życia obecne. Po prostu wydaje mi się, że jesteśmy trochę niezrozumiani. Ludzie dopiero jak z nami porozmawiają, widzą, że jesteśmy w gruncie rzeczy normalnymi osobami, da się z nami porozmawiać. Wspomniałaś o tatuażach. Wydaje się, że tatuaże są w tej chwili bardzo powszechne. Poza tym ja nie widzę u Ciebie żadnych tatuaży. Na przykład tutaj. Okej. Okay. To jest tatuaż widoczny w tym miejscu, nie da się ukryć. I słyszałam od wielu osób, że nie dostanę pracy. Nawet są takie przekonania w społeczeństwie. Chciałem zapytać Ciebie o oczy. Jak to się robi? To są soczewki. To są soczewki. Tak. Czyli jak je zdejmiesz, wyglądasz wtedy normalnie? Znaczy normalnie niż teraz, na normalnie. Pewno. A jaki masz kolor oczu naprawdę? Czerwone jak piekło, a tak na serio to niebiesko-szare. Mhm. A ty masz swoje naturalne oczy? Niebiesko-zielone. I właściwie tak jak teraz, tylko soczewki kontaktowe, korekcyjne. Jak to jest, Aniu, z tą dyskryminacją? Ciebie też to spotyka? Oczywiście, jak chyba każdą osobę z tego klimatu, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli w moim mieście bym tak wyszła, to na pewno bym
dostała kilka niemiłych komentarzy, zdecydowanie. I chyba najgorsze z tego wszystkiego są zdjęcia z ukrycia i różne dziwne teksty sypiące się zza mnie. Czy to znaczy, że na co dzień też tak próbujesz chodzić? Na co dzień nie, niestety nie mogę, nie mam takiej możliwości. Oczywiście bardzo mi tego brakuje i w sytuacji, kiedy jadę na ten festiwal, staram się uzewnętrznić wszystko, co jest we mnie. Po prostu to jest niesamowite, jak bardzo potrafię się przemienić. Tutaj naprawdę odżywam. Niestety moje miejsce pracy nie pozwala na taki wygląd, to jest nieakceptowalne. Nie mogę mieć paznokci hybrydowych, nie mogę mieć mocnego makijażu, doczepionych rzęs, ponieważ wymaga to też pracy przy mikroskopie. Niestety jestem mocno ograniczona w związku z tym, że też noszę fartuch i nie mogę nosić moich ulubionych bluzek właśnie z takimi rozszerzonymi rękawami. Wszystkie ozdoby na palcach też są niestety niedopuszczalne, więc po prostu mi tego brakuje. Brakuje mi tego na co dzień, brakuje mi tego również w pracy, ponieważ to definiuje mnie. I zostaje ci w ten sposób ten festiwal. Tak, ja na festiwalu naprawdę odżywam, biorę wszystko, co mam w zasadzie najlepsze i wyglądam tak, jak rzeczywiście bym chciała wyglądać na co dzień i niestety, ale nie mam takiej możliwości i to jest po prostu, jesteśmy na to skazani, ponieważ miejsca pracy w większości nie akceptują takiego typu wyglądu. A ten festiwal odbywa się co roku? Co roku, mniej więcej o tej samej porze, także ja już wiem, kiedy mam brać urlop, kiedy planuję właściwie całe wakacje po prostu. A od ilu lat to się już spotykacie? Urlop, dwutygodniowy urlop na kasku party. Dwutygodniowy urlop, ale festiwal trwa chyba tylko dwa dni, prawda? Nie, dwa dni nie. Akurat w tej edycji wyszło tak, że jeszcze wliczyli w to środę, więc mamy od środy do niedzieli super zabawę i koncerty. Więc naprawdę idzie się tutaj wyszaleć i można w końcu wrócić do tej niestety szarej rzeczywistości. Trudne pytanie może być. Czy ten klimat związany jest na przykład z używkami, z narkotykami, z alkoholem? Absolutnie nie. Nie zgadzam się w ogóle z tym stwierdzeniem. Jeżeli ktoś próbuje mówić, że na przykład wy jedziecie, żeby o dobra, wyglądacie tak, a nie inaczej, pewnie jeszcze coś bierzecie. I to jest tak w domyśle, że dużo osób kojarzy nasz wygląd z używkami i mi się to strasznie nie podoba. Bardzo, bardzo jestem... Od ilu lat się tutaj spotykacie? My tutaj jesteśmy czwarty raz. Myślę, że byłybyśmy wcześniej, gdybyśmy tylko wiedziały, jak tutaj jest fajnie wcześniej. Gdyby ktoś chciał za rok odwiedzić to miejsce, to czego szukać w internecie? Castle Party? Castle Party. I najlepiej zacząć wcześniej szukać kwatery. Tak. To zdecydowanie. Tak. Coś wiem na ten temat, bo ja kwatery szukałem wczoraj i jestem zakwaterowany w odległości 10 km od tego miejsca. No, to naprawdę to dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Cześć, Żaneta. Cześć, Jacek. Zdejmiesz tę maskę, będzie cię lepiej słychać. Powiedz, o co chodzi w tym twoim stroju? On jest dość przerażający. Jest dość przerażający, jest zrobiony w klimacie Mad Maxa. Jeżeli kojarzysz film bardzo stary, tudzież jest też remake. Wzorowaliśmy się na tym filmie, a jeżeli chodzi o całość stroju, jest też zrobiony w klimacie postapokaliptycznym, którym się bardzo interesujemy. Ale trzeba przyznać, że jest naprawdę bardzo przerażający. No, o co chodzi w ogóle w tej imprezie? Castle Party, no, festiwal muzyki gotyckiej. Aczkolwiek jeżeli chodzi o nas, jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie cosplayerami. Muzyki słuchamy dosyć, że tak powiem, ostrej, aczkolwiek tutaj jesteśmy tylko po to, aby pokazać to, co potrafimy, bo stroje robimy zupełnie sami, ze śmieci, z rzeczy, które znajdziemy na co dzień, codziennego użytku po prostu. Czyli tak jak w Mad Maxie. Dokładnie. Ale na co dzień nie chodzicie tak ubrani? No nie, na co dzień razem pracujemy w laboratorium, chodzimy ubrani jak normalni ludzie i tak dalej. Żyjemy dosyć normalnie. A czy możesz, Żaneta, powiedzieć kilka słów więcej na temat cosplay, cosplaying? Nie wiem, jak to odmienić. Cosplay. Jeżeli chodzi o cosplay, to jest to, można to nazwać
naśladowaniem postaci, ich ubioru, ich zachowań, makijaż, strój, no dosłownie wszystko, jeżeli chodzi o postać, na którą się wzorujemy. Czy to jest film, czy to jest gra, coś ten deseń. I tu chodzi o rozrywkę. Dokładnie. Rozrywkę, hobby, coś takiego. Dziękuję za rozmowę. Cześć Geralt. No, witam Jacek, słuchaj. Boję się do ciebie zwrócić, żeby nie mieć, nie wiem, obciętej głowy czy czegoś takiego. Jaki był Wiedźmin? Wiesz co, Wiedźmin pod tym względem spokojny. Ja tutaj nie jestem po to, żeby tobie zrobić krzywdę. Dużo dziwnie tutaj zabezpieczam ten zamek, żeby tutaj nic się nie stało uczestnikom. Wiesz, potwory mogą się wszędzie czyhać, więc to trzeba uważać, wiesz? Czy dobrze kojarzę, że Wiedźmin to jest męska forma wiedźmy? Można tak to ująć, ale oczywiście ta dobra strona tej wiedźmy, nie? Wiedźma to była zła, nie? A wiedźmy był dobry. Geralt, powiedz mi, czy blizny są prawdziwe, czy tak się je robi po prostu? No, oczywiście są prawdziwe, no nie może być inaczej. O co chodzi w tej imprezie? O co chodzi w tej imprezie? Widzisz, no impreza gotycka, jak najbardziej, to jest pewna subkultura. Słuchają ludzie wspólnej muzyki, chociaż ta muzyka jest bardzo różna, od bardzo metalowej do bardzo elektronicznej. Wspólnie, żeby się spotkać, zobaczyć, w końcu pochodzić w tych swoich pięknych strojach bez żadnych obaw, że ludzie dziwnie się patrzą. No właśnie o to chciałem zapytać, czy przechodnie traktują was jako odmieńców? Tutaj Bolkowie nie, oczywiście, że nie, dlatego przytoczyliście. Ale oczywiście, jak wyjdziesz gdzieś w innym miejscu, w innym mieście, to jesteś odmieńcem. Czy to jest strój tylko na tę imprezę, czy również akurat w innych okazjach? Akurat ja mam osobiście taką dużą, jestem takim dużym fanem, że mam całe mieszkanie w stylu wiedźmińskim zrobione i często jestem, tak jak powiedziałeś, nad mieście odmieńcem. Dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Cześć Łukasz. Witam cię serdecznie. Jak się oddycha w takiej masce, powiedz? Powiem ci, ciężko, ale... No i impreza jest przednia, pogoda jest znośna, także coś za coś, tak? Powiedz mi, kim ty jesteś? Widzę na plecach takie czarne skrzydła. Każdy tutaj ma jakąś tam inwencję swoją. Każdy ubiera się tak, jak czuje gdzieś tam w duszy. Nie ma tutaj jakichś tam barierek, jeśli chodzi o ubiór, także co komu tam w duszy gra, także... Tak się ubiera, no. A jaką postać ty reprezentujesz? To nie jest jakaś sprecyzowana postać, także nie jest to do końca można to określić, ale jakoś próbuję się wtopić tutaj w klimat Bolkowa. Myślę, że każda osoba, która jakaś tam swój strój reprezentuje, ma jakoś tam w duszy swoją mroczną przeszłość, także... Myślę, to jakoś tam reprezentuje moją postać. Kiedy zobaczyłem ciebie, w pierwszym momencie pomyślałem, że nawiązujesz jakoś swojej stylistyce do anioła, upadłego anioła, bo masz te skrzydełka z tyłu. Mogę zobaczyć te skrzydła z tyłu? Ale na następny rok, jeśli się spotkamy, to obiecuję ci, że będzie to postać, bo nawet wcześniej tutaj rozmawiałem z dziewczyną, że będzie to postać Gabriela. Okej. Okay. Czyli tego anioła takiego, który reprezentuje gdzieś tam te wartości. Ale było to bardzo spontaniczne przybycie tutaj. Miałem, żeby cię nie skłamać, 30 minut, żeby jakoś sprecyzować się. I 30 minut zajęło mi gdzieś reprezentowanie tego, co teraz reprezentuję. To chyba najbardziej przerażający ze wszystkich strojów, jakie tutaj widziałem. Co to za postać jest? Wolak. To jest... Postać filmu jakiegoś? Z horroru. Pani wiedzą z jakiego. Rzeczywiście tak to wygląda. O co chodzi w tej imprezie? O co w ogóle chodzi w gotyku? Żeby się dobrze bawić w gotyku. Czyli muzyka? Muzyka przede wszystkim. Ale też stroje? Stroje to jest taki dodatek. Ja mam na imię Jacek, a ty? Marta. Cześć Marta. No hej. Jesteśmy na takiej imprezie gotyk. Gotyk się kojarzy z czernią. A ty jesteś... Wy jesteście w czerwieni. O co chodzi?
Czerwień, czerń. Nie można się tak identyfikować do końca z jednym kolorem. O co chodzi w gotyku? Kurczę, o co chodzi w gotyku? Ja jestem złą osobą, żeby o to pytać, bo jestem drugi raz dopiero na Castle Rock. I też trochę badam klimaty, badam muzykę. Mi to bardzo fajnie odpowiada, bo tutaj nikt nie pyta. Chociaż może ktoś pyta. Tylko chyba chodzi o tolerancję. Czy mogę siebie również pokazywać? O tolerancję. Tak, no, tylko chodzi o tolerancję, bo to jest pewien zlepek różnych subkultur, gdzie ciężko definiowalnych, tak, jednym słowem. Zawsze to się kojarzy z jakimś tam metalem, czy... Tak, czy to jest muzyka? To chyba jest taki w ogóle i muzyka, i styl życia, i to jest chyba taki general. A jak są tolerancją u nas jest, jeżeli chodzi właśnie o taki dziwny wygląd, jak tutaj ludzie przychodzą poprzebierani? Dziwny wygląd, no myślę, że tutaj... W Bolkowie to jest chyba takie naturalne w tej chwili. Jedno z niewielu miejsc, gdzie rzeczywiście ta tożsamość może być taka... gdzie można być sobą, no to jest... bardzo mi się to podoba i jedno z niewielu miejsc, gdzie nie trzeba trzymać non-stop maski na sobie, tak? No bo... Ale właśnie to jest fajne, że nie trzeba się przebierać, bo bardzo dużo osób jest bardzo tak... normalnie ubranych. Właśnie nie, bardzo tak wykwintnie ubranych, przebranych. Ale też jest bardzo dużo osób, które tylko przyjechały posłuchać muzyki, są normalnie ubrani tak i jak ja. Się nie kłóci. Otóż to. Że wiele osób poszukuje tego, żeby gdzieś może mogło być sobą, tak? I to jest... Być sobą, cokolwiek to znaczy. Nie trzeba się przebierać, można się ubrać normalnie i każdy się czuje okej, okay, nie? Cześć. Ja mam na imię Jacek, a ty? Julia. A ty? Merlin Rosa. Jeszcze raz? Merlin Rosa. Merlin Rosa to jest imię? Czy Merlin? Przezwisko związane ze strojem? Imię, Merlin. Mhm. Bardzo mi miło. Powiedzcie mi, o co chodzi w gotyku? O co chodzi w gotyku? No to jest pytanie bardzo trudne, zwłaszcza do mnie, ponieważ nie jestem osobą, która w tym klimacie obraca się od jego korzeni. Więc tak naprawdę pytać by trzeba było osoby, które w tym siedzą gdzieś od lat 80. lub już tamtym muzyką i tamtym stylem są zafascynowani. A czy ten twój styl, który ty prezentujesz w tej chwili, to nie jest właśnie gotyk? Możliwe, że jest nawiązujący, na pewno, aczkolwiek ja nie uważam się za osobę kompetentną, żeby powiedzieć panu, czym gotyk faktycznie jest, ale na pewno jest muzyką, stylem, kulturą, estetyką i wszystkim, co się tutaj dzieje dookoła. A ty? Przede wszystkim odłamów gotyku obecnie jest bardzo dużo, jest już kilkadziesiąt. Każdy styl jest troszkę różny od siebie, niektóre się przeplatają, więc ciężko stwierdzić, czy gotyk dzisiaj jest tym, czym gotyk był kiedyś. Na pewno nie, bo tworzą się nowe odłamy cały czas, teraz wchodzi już nowe pokolenie tak zwanych kindergotów, baby buds i tak dalej. I one mieszają już jakieś własne również style w to. Dlatego gotyk z takiego jednego pojęcia stał się tak naprawdę wieloma i ciągle się rozwija dynamicznie. Muzyki jest coraz więcej, styli jest coraz więcej, ale moim zdaniem przede wszystkim o co w tym chodzi, to o tą wolność, żeby w końcu być sobą. Nie tyle, żeby się przebrać na festiwal i tak dalej, bo to widać po ludziach, kto się przebrał dzisiaj na tą imprezę, a kto rzeczywiście jest taki na co dzień. I moim zdaniem chodzi o to, żeby pokazać siebie takim, jakim jest się w środku. Nie każdy rzeczywiście na co dzień to może, bo praca, inne obowiązki. Dokładnie. Ale chodzi o tą wolność. A co ludzie przechodnie, tacy jak właśnie na przykład ja, czy tak jak inni, co o was myślą? Nie wiem, co o nas myślą tak naprawdę, ale reakcje, z którymi się spotykamy, zawsze są pozytywne. Czasem są to zaskoczeni ludzie, ale nie ma w tym nic takiego negatywnego. Dlatego tutaj tak uwielbiam przyjeżdżać, ponieważ wszystkie swoje inspiracje odnośnie stroju, odnośnie makijażu mogę uwiecznić na sobie i ci ludzie nie są do tego nastawieni ze strachem czy z żadną wrogością. Ewentualnie właśnie reakcje są pozytywne, ciekawe. Czy to wszystko, co tutaj się dzieje, można nazwać popkulturą? Tak. Wydaje mi się, że tak.
Aczkolwiek myślę, że wiele osób by się sprzeciwiło temu zdaniu. Mhm. Jest dużo za i przeciw. Ja bym tutaj nie odpowiadała na to, bo każdy znajdzie tutaj swoje za i swoje przeciw. Jest to akurat... A czy z tym stylem, z taką imprezą związany jest alkohol, jakieś inne używki, narkotyki? Tak się chyba uważa, że... To zależy już osobniczo, że tak powiem, od każdego człowieka. No, kto kim jest? Jaki kręgosłup moralny reprezentuje, jak się po alkoholu zachowuje, bo to nie alkohol jest zły, to nie używki są złe, to jak my potrafimy zachować się po nich. Jeśli wychodzą z nas, tak, jeśli wychodzą z nas jakieś takie niefajne rzeczy, to jest sygnał dla nas, że no, może byśmy przestali albo popracowali nad sobą. Wszystko trzeba robić po prostu świadomie. A jeśli ktoś po prostu wybrał sobie, nie lubi alkoholu, bo nie lubi smaku, nie lubi narkotyków, bo nie lubi tego uczucia, to też jest okej. Okay. To jest, tak jak mówiłam, ta wolność. A czy kiedyś, w końcu można nie udawać. Wreszcie. Kiedyś w przyszłości, jak już będziecie miały swoje dzieci, bo przypuszczam, że jeszcze ich nie macie, czy puściłybyście swoje córki na taką imprezę? Swoich synów? Zabrałabym swoje dzieci tutaj ze sobą na pewno. Jak najwcześniej. Moi znajomi, którzy dzieci mają, również zabierają je tutaj od pierwszego, a nawet przed pierwszym rokiem życia. Także... Nasza kochana Elficzka na przykład. Na przykład. Rzeczywiście widziałem dużo dzieciaczków poprzebieranych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo.